Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Płóciennika. Polska fika. Ten nowy przedmiot będzie nauczany w pierwszych klasach liceów i techników i zastąpi wiedzę o społeczeństwie. Właśnie, czy to dobrze, czy niedobrze? Sporo przeciwników w mediach i w internecie. Przeciwników zwłaszcza książki, bo przedmiot chyba jest potrzebny, tak nam się wydaje. A z nami teraz kulturoznawca, literaturoznawca, historyk idei, profesor Uniwersytetu Łódzkiego Jarosław Płóciennik. Dzień dobry, witamy panie profesorze. Dzień dobry panom redaktorom i dzień dobry państwu. Czy pan należy do grona przeciwników podręcznika autorstwa profesora Roszkowskiego? Ja bym ujął to tak. Jestem przeciwnikiem tej książki, która nie jest podręcznikiem i w związku z tym, że nie jest podręcznikiem, nie powinna być w ogóle akceptowana jako podręcznik przez ministerstwo. Uważam, ale że jest to skandal. Ale nie jest podręcznikiem. Dlaczego? Dlatego, że nie ma, no z kilku względów. Przede wszystkim nie ma tam żadnej współpracy metodycznej, co jest absolutnie istotne dla tego, jak się robi lekcje w klasie. Po drugie, sprawa jest nierozdzielenia faktów, dat, nazw własnych od opinii. Opinii, których jest mnóstwo w tym podręczniku i to nie tylko wyrażonych słowami, tylko również w wielkiej ilości ilustracji, którymi najeżona jest ta książka. Więc najeżona jest raczej ideologią ta książka, jak podejrzewamy. Tak, to jest propaganda, to jest subiektywna, jak to niektórzy właśnie mówią, subiektywna historia i teraźniejszość. Stąd skrót SHIT, który można różnie czytać, ale właśnie subiektywność tego ujęcia powoduje, że bardzo dobrze się wpisuje w propagandę jednej partii i to fobie czasami bardzo istotne, takie jak na przykład antyzachodniość, bardzo krytycznie, wręcz niemoralnie, satanistycznie ujmowany jest rock and roll. Rock and roll ma być główną drogą do narkotyków i seksu poza małżeńskiego. No a przede wszystkim ten podręcznik wyklucza bardzo wiele osób. Na przykład? Jakie grupy? No, wyklucza z obszaru miłości dzieci, które nie pochodzą z, można powiedzieć, z naturalnego porodu. Chodzi o in vitro, tak? Tak, chociaż to jest tak to ujęte, że trzeba... To nie jest wprost tak powiedziane, to nie tak? Jest wprost, nie ma wprost słowa in vitro na pewno, natomiast oczywiście czyta się to w jednoznaczny sposób. I oprócz tego ateiści na przykład są wykluczeni. Wykluczeni generalnie są... socjaliści, nie są tam... Socjaliści? O matko, socjaliści to jest wielkie zło, mało tego, liberałowie to anarchiści, wprost jest powiedziane coś takiego. Ale na koniec chcielibyśmy zapytać, czy pana nie dziwi to wszystko, bo przecież profesor Roszkowski to nie jest postać anonimowa, to jest autor podręczników, tak, na których no, jakieś pokolenia się wychowały i wcześniej chyba nie było zastrzeżeń. Czytałem Andrzeja Alberta, to znaczy to był jego pseudonim, jeszcze jako student w 1988 roku w samizdacie, czy w 87 bodajże, w samizdacie wychodziła jego książka. Czytaliśmy to z wypiekami, rzecz była zakazana i tak dalej, i tak dalej. No ale potem stał się politykiem PiS. Był europosłem z ramienia PiS i nigdy tym politykiem nie przestał być. Tak, jedną kadencję, ale moim zdaniem jest to nadal polityk aktywnie działający, który teraz właśnie chce jeszcze dorobić do emerytury być może, bo przypominam, że książka kosztuje 50 zł, 60 z wysyłką. No, ale teraz w promocję zaangażował się również marszałek Sejmu, co jest kolejnym skandalem, i Poczta Polska, kolejny skandal.
bo będzie rozprowadzana ta książka, bo nikt jej nie chce kupować. O tym mówiliśmy, ale no, dodatkowo przez to zamieszanie, no, książka ma chyba jednak taką reklamę, no, tak, pozytywną czy niepozytywną, to jednak ma, to najgłośniej omawiana książka ostatnich tygodni w Polsce. Tak, o to chodziło. Oczywiście wydawnictwo jest związane bardzo mocno z takim skrzydłem ultrakatolickim i myślę, że to jest biały kruk wydawnictwo, które na tym bardzo dobrze zarobi. Natomiast sprawa jest dla mnie skandaliczna o tyle, że jest to jedyny podręcznik, który się udało wydać, bo Ja tutaj zgaduję oczywiście, nie wiem czy tak jest, ale chciałbym zapytać wprost ministerstwa. Chciałbym, panie profesorze, musimy kończyć. Czy to było zamawiane po prostu? Musimy kończyć, bardzo świetnie panu dziękujemy. Profesor Jarosław, jesteś w podcaście Jarosława Płóciennika. Był z nami. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękuję, dzięki. Polska. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Po 9.